Średnio tak co 2 tygodnie jest jakaś super nowość i coś, co ma zmienić świat. Jak im bardziej się w tym siedzi, to trudno też się nie poddać takiemu FOMO, że kurczę, jak ja na ogóle. Musimy wskoczyć na ten Tak, że to wagon. musimy używać, to musimy używać. Największą bolączką wszelkich treści AI-owych jest troszkę brak kontroli. Jakby nasi klienci od nas oczekują bardzo mocno wysublimowanego jakby poziomu kreacji. My wiemy, co chcemy uzyskać. Chcemy mieć wpływ na drobne szczegóły Tak. w animacji. Spójność. Jakaś koncepcja, kolorystyka, jeżeli to wszystko dodamy do siebie, jeszcze przepuścimy przez taką jakby ten pipeline pracy z AI, który jest taki iteracyjny, że nigdy nie wiesz, co wyjdzie, czasem wyjdzie super, a czasem wyjdzie tragicznie, to dla nas jakby w pracy komercyjnej takie typowe zastąpienie naszych narzędzi AI, póki co w ogóle tego nie widzę. Cześć, gościem dzisiejszego odcinka jest Grzegorz Wojnar, założyciel Epilogue Studio i rozmawiamy m.in. o praktycznym zastosowaniu sztucznej inteligencji w takiej codziennej pracy studia zajmującego się m.in. animacjami 3D. Bardzo ciekawy temat, bardzo praktyczna rozmowa. Rozmawiamy też na tematy kompletnie niezwiązane ze sztuczną inteligencją, mianowicie jak robić lub jak nie robić interesów z firmami z Chin. Bardzo ciekawa rozmowa, zapraszam serdecznie. Cześć Grzesiek, dzięki, że znalazłeś chwilę. Zaczynamy po raz drugi, bo nie włączyłem nagrywania. Teraz włączyłeś. Teraz już jest włączone. Spotkaliśmy się, żeby pogadać trochę o tym, jak sztuczna inteligencja wpływa na życie firmy produkującej wideo, produkującej animacje, wizualizacje różnego typu. Jesteś właścicielem takiego domu produkcyjnego, takiego studia produkcyjnego, więc ciekawi mnie twoja perspektywa. Trochę o tym rozmawialiśmy i macie bardzo ciekawą perspektywę na to, jak sztuczna inteligencja zmienia twoją branżę, czy wpłynie na twoją branżę. Będziemy też rozmawiać o chińskim przypadku ekspansji zagranicznej i będzie to taka też ciekawa historia z przestrogą, która zainicjowała naszą rozmowę i poznaliśmy się dzięki niej. Natomiast zaczynając od tej sztucznej inteligencji, w zasadzie moment temu OpenAI pokazał nowy model Sora, który umożliwia generowanie filmików w oparciu o prompt i to filmików, które wiele osób mogłoby pomylić z prawdziwymi nagraniami. Jak się na to zapatrujesz? Jest to bardzo świeże na pewno. Jasne. No temat wczoraj, sobie przeglądaliśmy te treści, nawet już rozmawialiśmy o tym zespole, że efekty są porażająco niesamowicie dobre. Perspektywa, ruch, kolory, wszystko siedzi. Na landingu mają takie bardzo fajne, jest jedno wideo, które zrobiło na mnie mega wrażenie. Tam jest taki troszkę historycznie bardziej podstylizowany film, jakieś początki Kalifornii, osadnictwo. Okay. I duże wrażenie na mnie zrobiło to, że tam jest color grading, że to jest bardziej podniszczone, że ma gorszą jakość, że jest takim lekkim blurem. Dba się o szczegóły. Tak, że jeżeli to wyszło z prompta i to, tak jak tam się reklamują, nie ma żadnej postprodukcji na tym, no to to robi duże wrażenie, bo to nie są tylko w jednej stylistyce wideo wypluwane w jeden sposób, tylko naprawdę jest to fajnie wystylizowane. Jakby czas pokaże, na ile to komercyjnie będzie mogło z nami, znaczy na pewno zostanie, bo jakby to już z nami zostanie, AI nie zmienimy biegu wydarzeń. I średnio tak co 2 tygodnie jest jakaś super nowość i coś, co ma zmienić świat. Jak im bardziej się w tym siedzi, to trudno też się nie poddać takiemu FOMO, że kurczę, jak ja na ogóle. Musimy wskoczyć na ten Tak, że wagon. to musimy używać. U nas produkcyjnie to wygląda tak, że największą bolączką wszelkich treści AI-owych jest troszkę brak kontroli. Jakby nasi klienci od nas oczekują bardzo mocno wysublimowanego jakby poziomu kreacji. My wiemy, co chcemy uzyskać. Chcemy mieć wpływ na drobne szczegóły Tak. w animacji. Spójność, jakaś koncepcja, kolorystyka. Jeżeli to wszystko dodamy do siebie i jeszcze przepuścimy przez taką jakby ten pipeline pracy z AI, który jest taki iteracyjny, że nigdy nie wiesz, co wyjdzie. Czasem wyjdzie super, a czasem wyjdzie tragicznie. To dla nas jakby w pracy komercyjnej takie typowe zastąpienie naszych narzędzi AI-em póki co w ogóle tego nie widzę i w ogóle ja bym nie szukał takiego sposobu, jakby wiesz, to, że do teraz wbijaliśmy gwóźdź młotkiem, to nie znaczy, że teraz mamy tą samą czynność robić teraz innym narzędziem. Myślę, że dopiero nauczymy się, jakie sposoby, jakie zupełnie nowe usługi, jakie nowe mechanizmy możemy realizować za pomocą AI-a i branża kreatywna wymusza na nas troszkę jakby siłą rzeczy pracowanie pod presją czasu. Mamy termin, mamy początek, w tym terminie staramy się zrobić jak najlepszą rzecz, usprawniać procesy i
wiesz, wylądowanie w takim miejscu, że róbmy to szybciej za pomocą AI, i to spowoduje tylko jeszcze coraz większe napędzanie się i w jakim stopniu jego używamy, ale nie chcemy zastępować całego pipeline'u. My się wydaje, że najważniejszym jest takim krokiem będzie znaleźć nowych sposobów właśnie, jak to AI zaprzęgnąć, żeby klientowi dać jakąś przewagę konkurencyjną, coś zupełnie nowego. Wiesz, bo jeżeli pod koniec dnia jakby klient dostaje od nas animację, jakiś spot reklamujący, tłumaczący jego wartości, to go nie interesuje, czym my to zrobimy. My to możemy dłutem wyrzeźbić, nie? Więc jakby dla mnie typowo jakby narzędziowo to jest po prostu kolejny krok. Jeżeli będziemy mieć dostatecznie dobrą kontrolę nad na przykład SOR-ą, super, będziemy ją wdrażać, ale ja bym odwrócił jakby pytanie, jak za pomocą SOR-y i AI możemy zaproponować klientom coś zupełnie nowego, nie? Jakiś taki, jakąś przewagę konkurencyjną dla nich. No i właśnie, macie na to fajny pomysł. Tak, no bo też zastanawiamy się, ciężko nie ulec jakiemuś FOMO i dużo poświęcamy czasu na szukanie jakby na te R&D, jak wykorzystać AI. To, co wygląda na YouTubie wspaniale, najczęściej w produkcji nie wygląda tak wspaniale. No i zaczęliśmy łączyć kropki, bo mamy pewien wachlarz jakby umiejętności i do tego, jak dodajemy AI, to my typowo jako studio Epilog, jakie my możemy dzięki temu tej sumie dać po prostu coś więcej na rynku. Jak to w praktyce działa? Żeby w praktyce to działa tak, ci, którzy niekoniecznie wiedzą, z czym się wiąże jasne. Działalność studia animacyjnego, jakby mogli poczuć trochę, jaki jest ścieżka narzędziowa. Typowo wszystkim, co jest związane z 3D i jakby pomagamy naszym klientom sprzedawać ich produkty albo usługi za pomocą jakby animacji, obrazów i aplikacji interaktywnych, ale wszystko, co tworzymy, jest stricte związane z 3D. Nie pracujemy z modelami, ze studiami zdjęciowymi, z filmowcami, tylko nasze treści są w pełni wyrenderowane. No i teraz, jeżeli założymy, że my możemy wygenerować każdą potencjalną koncepcję, każdy pomysł, mamy totalną swobodę jakby kreacji, to wymyśliliśmy coś takiego i przetestowaliśmy to już na wdrożeniu komercyjnym u klienta, że jesteśmy w stanie my wytworzyć tak duży zbiór danych, obrazów albo wideo, którym nakarmimy sztuczną inteligencję, nauczymy go tworzenia w danej wąskiej stylistyce pewnych treści i w ten sposób jakby nauczymy sztuczną inteligencję tworzyć treści w ten konkretny czyli stworzycie sposób. Stworzycie w pewnym sensie swój własny wariant modelu, tak, który jest dostępny publicznie, tak jak na przykład w czacie GPT można teraz tworzyć własne wersje czata GPT, które są douczone naszymi własnymi plikami PDF, czy jakimiś plikami wordowymi i może. Dokładnie. Okay. Mówimy o czymś bardzo podobnym, tylko w aspekcie wizualnym. Czyli wypracowujemy z klientem jakiś koncept i on mamy bardzo konkretny przykład. Nasz klient jakby zajmuje się sprzedażą drogich alkoholi i wymyślił, że będzie chciał sprzedawać te alkohole na zasadzie licytacji. W internecie taki marketplace będzie otwierał. Ale zderzyli się z takim problemem, że na przykład przy winach sama cena wina jakby zależy od jego konkretnego tygodnia, rocznika. Czyli jakby etykieta jest cały czas ta sama, ale różni się tam podpisem tej osoby. Ciężko mieć wpływ na to w AI, nie? Ciężko mieć wpływ. Ona sobie jeszcze słabo radzi z tekstem. W ogóle sobie nie radzi. I też dochodzimy do tego, do kwestii prawdy. Jeżeli my, albo jeżeli producent będzie cokolwiek chciał sprzedawać swojego za pomocą jakby treści wygenerowanych w AI, to musimy mieć pewność, że ten produkt nie zostanie zmieniony, nie? Nie może być żaden, jakby, tak jak mówisz, font, element, kolorystyka, nic w formie produktu i w etykiecie zmienionego. A jeszcze bardzo mocno halucynuje. Jeżeli tam trochę za bardzo poszalejemy, to nam na tej etykiecie jeszcze wyskoczą małe krasnoludki, nie? I tutaj jakby, nie, teraz jakby dobijając do brzegu. Czyli tak, mamy klienta, który wymyślił sobie, że będzie sprzedawał to za pomocą marketplace'u. Co tydzień ma na przykład 300, 500, 700 nowych produktów, które różnią się tylko podpisem i datą, ale dla kolekcjonerów, dla klientów docelowych to jest kolosalna różnica, bo nie wiem dlaczego, ale wino z marca, a wino z czerwca to jest, wiesz, zupełnie inna kwestia. Wizualnie to trzeba byłoby za każdym razem zatrudniać fotografa, robić sesję zdjęciową, a klient sobie jeszcze wymyślił, że chce mieć bardziej wysublimowany taki brand i nie chce mieć zwykłego zdjęcia na białym tle. Sam koszt realizacji tych zdjęć, obróbki i tak dalej robił się dość duży, bo na przykład w tygodniu potrafili na przykład mieć zapotrzebowanie na 1000-2000 zdjęć produktowych. Wow. No właśnie. I
postaraliśmy się właśnie odwrócić koło i wymyślić coś innego. I za pomocą, pierwszy opracowaliśmy stylistykę, jak te zdjęcia produktowe mają wyglądać. Następnie stworzyliśmy setki takich renderów w 3D bez butelki, ale z miejscem na butelkę. I za pomocą tych naszych grafik, w których ten świat był w pełni wytworzony przez nas, i to jest ważne, był bardzo wąski. Wiesz, mamy zdefiniowaną stylistykę, kolorystykę, światło, cienie, tło, detale i tak dalej. W taki sposób nakarmimy AI czymś takim, to on jest w stanie nam tworzyć potem nieskończone wariacje tego. No i generalnie pomysł jest taki, i to działa, że klient robi zdjęcie zwykłym telefonem w cykloramie za $70 z Amazona. Te zdjęcie wprowadza do naszego narzędzia, wybiera jeden tam z kilkunastu modeli, ma model, wiesz, bardziej w tą stylistykę, bardziej w tą, ale może się w ogóle między sobą mieszać, naciska magiczny przycisk generuj i mu wyskakują. Wyskakują gotowe jakby zdjęcia. Jest to proces iteracyjny, bo AI czasem wygeneruje coś lepiej, czasem gorzej, ale pod koniec dnia on wkłada tam zdjęcie z telefonu, klika generuj, patrzy, czy mu się nie podoba, czy mu się podoba. Jak mu się nie podoba, klika jeszcze raz. No i jakby w konkretnym wdrożeniu komercyjnym z lutego byli w stanie wygenerować w ciągu jednego dnia 1200 zdjęć za pomocą jednej osoby, więc działa to i widzimy tu ogromny potencjał. Nie? Jakby wydaje mi się, że tu jest to clue. Jakby jak wchodziła telewizja, to wszyscy mówili, że radio upadnie. Nie? Okazało się, że są dwa zupełnie inne media. Ja myślę, że tradycyjny sposób tworzenia treści wizualnych, czy to zdjęć, czy rysunków, przecież to też nie jest tak, że teraz ołówek wrzucimy do kosza. Dalej są rysownicy. Rynek będzie się coraz bardziej napędzał i coraz bardziej specjalizował. Wydaje mi się, że jeżeli też zalejemy rynek treściami z Sory, z Midjourney, z jakichś innych usług tworzących treści wizualne z AI, no to my sami jako ludzie zrobimy sobie taki filtr, nasze mózgi nauczą się uczyć, co jest takie generatywne i co jest... Czyli będzie taki banner blindness, ale w stosunku do treści generatywnych. Jak to jest, żeby wyróżnić się, jakby największe marki będą chciały mieć ręcznie robioną pracę, bo będzie się wyróżniać na tle... Inną, specyficzną, tak jak, charakterystyczną. Tak jak na tle zdjęć stokowych się w pewnym sensie można wyróżnić, mając... Nie stokowe zdjęcie. A skąd wiesz, że zdjęcie stokowe jest stokowe? No jest super jakościowo zrobione, nie? Tak. Jak to jest? Dlaczego nasze pokolenie jest w stanie zupełnie, przecież są te badania, że my nie widzimy w ogóle reklam w internecie, jakichś banerów. To nie działa, nie? Nasz mózg je wycina, nie? A starsze pokolenie widzi. Jakby w jaki sposób się tego nauczyliśmy? Myślę, że po prostu tempo będzie wzrastać. Patrz, do tego ostatnio rozmawialiśmy w domu zupełnie jakby pokolenie nie związane z, wiecie, wiesz, z technologią, ale jakby zwróciła mi uwagę teściowa, że patrz, mamy pralki, mamy zmywarki, mamy telefony komórkowe, a wcale nie mamy więcej czasu, nie? Że jakby to jest ciągłe napędzanie się i wydaje mi się, że po prostu treści będzie bardzo dużo, zmieni się sposób użytkowania internetu, bo będzie też jakiś przesyt tego, a marki będą szukały coraz bardziej takich wysublimowanych, nawet one mogą być bardzo prymitywne, ale charakterystycznych treści. Jasne. Dam ci fajny przykład. Był taki moment, kiedy byliśmy bardzo mocno rozpoznawalni z wizualizacji wnętrz. Czyli jakby kreowaliśmy piękne wnętrza do produktu. Do kanapy, do mebla, do okna. No ale ile można wymyślić ślicznych salonów? Nie? Jakby teraz okazało się, że nie, że inaczej. Idziemy w abstrakcję, bardzo charakterystyczne, takim mocnym uderzeniem rzeczy, które spowodują, że w momencie, jak scrollujesz ten feed na Instagramie, że to przynajmniej zwróci twoją uwagę. Nie? To nawet może ci się nie podobać, ale będzie inne, nie? Jasne. I to myślę, że jesteśmy w takim momencie, jak na początku użytkowania internetu. Nie? Nikt jeszcze nie wie, jak będziemy używać AI, ale takie proste kopiowanie naszych teraz mechanizmów i tylko ich przyspieszanie jest takie dość, nie chcę użyć jakiegoś za mocnego słowa, ale krótkowzroczne. Rozumiem. Ja podpisuję się pod tym, bo wydaje mi się, że podobny krzyk był w kontekście na przykład Photoshopa jako narzędzia, które potencjalnie może zabrać pracę fotografom. Wydaje mi się, że sztuczna inteligencja jest kolejnym narzędziem, które przesunie jakość pracy na poziom wyżej. Znowu, coś, co dzisiaj nam się wydaje profesjonalnymi zdjęciami, czy na przykład coś, co nam się 20 lat temu wydawało pro zdjęciem,
dzisiaj nie jest postrzegane jako prozdjęcie, nie? Jakby zdjęcia stokowe też kiedyś miały swój czas i też kiedyś wydawało nam się, że jak sobie wstawimy na stronę kontakt na uśmiechnięte dwie osoby trzymające się za rękę w biznesowym uścisku, to znaczy, że jest to, to strona wygląda profesjonalnie, jeśli jest jakiś taki stokowy element na niej. Ale świat poszedł do przodu i wydaje mi się, że tak samo pójdzie, jest zachłyśnięcie tą sztuczną inteligencją, ale właśnie za parę lat to, co dzisiaj nam się wydaje wow, będzie wszędzie, będzie bardzo łatwo dostępne i jakby jakość tych prac po prostu pójdzie kosmicznie do przodu. To jest inna droga, możemy też zatoczyć koło. Był taki moment, kiedy te wszystkie kanały duże na YouTube zaczęły się strasznie profesjonalizować. Super sprzęt, super studio, super wszystko. Tak. I to zaczynało powoli reżyseria, duże zespoły. Zaczęło się sprzedawać do zwykłej telewizji. Tak. I zaczęło to jakby męczyć odbiorców. I okazało się, że zwykłe wzięcie przez tego influencera telefonu, gorsza jakość. Tak, a jest potrzeba tej autentyczności. No, myślę, że to jest bardzo ważne i marki też muszą być autentyczne. Może tak będzie, może w tą stronę pójdziemy, że prezes Coca-Coli będzie swoim telefonem zrobił zdjęcie butelki i wrzucał, że będzie moda na niedoskonałość. Patrz na przykład na jakby to, jak działa wizerunek osobisty. Mhm. Nie? Nie zawsze musi być idealny, nie? Ale sam fakt, że to jest autentyczne, to robi ogromną robotę. No jeżeli zaleje nas po prostu... Pytanie, jakie też będzie próg wejścia do Sory i do takich treści, nie? Do ChatGPT jest realnie niski, ale zwróć uwagę, jak jednak trzeba dużo poświęcić czasu, żeby coś tam sensownego wytworzyć, żeby to... No, myślę, że te prompty, to się zmieni, że za chwilę każdy będzie... Jakby moja pierwsza refleksja była taka, uczcie się promptów, bo to będzie najlepsza inwestycja w przyszłość, ale w tej chwili sobie myślę, że nauka promptów niekoniecznie musi być dobrą inwestycją. Krótkoterminowo warto, jest duże w tej chwili wzięcie na prompt engineerów, no, ale myślę, że docelowo jakby GPT będzie rozumieć mowę naturalną w sposób, no, który fajnego punktu uderzasz. On nas dopyta po prostu, jeśli nie będzie miał wszystkich informacji, które są potrzebne, żeby stworzyć to, czego oczekujemy, to nas dopyta tak, żeby... Będzie coraz więcej rozumiał, więc pójście w tą stronę tak, może być... Jakby nie będziesz musiał wiedzieć, że tam trzeba wpisać minimalistic, clean, 3D i tak dalej, tylko po prostu on będzie ci pytał, czy może taki styl, czy może bardziej taki. Może będzie ci proponował jakieś pomostowe wersje. No, my przy naszych rozwiązaniach jakby zauważyliśmy, że dawanie zbyt dużej swobody klientowi na operowanie tymi naszymi modelami AI, okazuje się, że on tego nie rozumie. Tak. Musisz to tak zawęzić, żeby to było mega proste do wykorzystania. Popatrz na to. Ile kosztuje Photoshop? 20 teraz dolarów miesięcznie? Jakoś no, tak. To jest powiedzmy koszt, nie wiem, lepszego pakietu Netflixa. A jednak, żeby coś w tym zrobić, to też trzeba, też jest dość wysoki próg. Jakby tak wiesz, piję do tego, że... No to jest dobry przykład z tym młotkiem. Młotkiem, żeby wyrzeźbić rzeźbę, no. I po prostu będzie wszędzie coraz większe tempo, większa specjalizacja i większe oczekiwania. No jeżeli... Zaczęliśmy od tej Sorze i zapłacę nawet te $100 miesięcznie. Wygeneruję wideo. Wygeneruję go w 5 minut. I wszyscy tak będą mogli robić, nie? No jeszcze się okaże, że będzie mieć odwrót od treści wideo. Bo to też jest tak, że... Będzie przesyt. Myślę, że tak, nie? Wszystko zatacza koła. Blogi były, teraz dalej są, no ale jednak przeżyły swój pik, nie? Jasne. Ile się słyszy teraz o tym, że podcasty, w którym teraz jesteśmy, że podcasty od siebie tylko powtarzają treści, że tam nie ma nic nowego i że ludzi też to zaczyna męczyć, ile można słuchać. Nie? Może być pewien przesyt treści. Znaczy, ja wierzę mocno, że po prostu przesunie się granica tego, co postrzegamy jako profesjonalne. Tak. Że dzisiaj się tym jaramy, bo sztuczna inteligencja zaczyna troszkę jakby dreptać po piętach treściom, które są stworzone w profesjonalnym modelu. Znaczy w profesjonalny sposób przez ludzi. Natomiast w oparciu o tę samą technologię ludzie zaraz uciekną po prostu. To jest trochę tak jak powiedzmy w pierwszych dniach Photoshopa pewnie średniej jakości fotograf był w stanie wygenerować efekt, który zrobił topowy fotograf na świecie, ale ten topowy fotograf też w końcu wszedł tego Photoshopa i uciekł znowu do przodu. Jest dużo kwestii też dlatego też nie mamy czasu, bo cały czas się podnosi poprzeczka. Nie? Jest dużo też kwestii prawnych, nie? Bo... O, to swoją drogą, Midjourney, o którym wspomniałeś, no to jest jeszcze
Niby można, generuje dużo kontrowersji, ale nie wiadomo, bo nie? baza, na której się uczą, jest. To jest jedna strona medalu, a drugie pytanie jest takie. Jeżeli możesz na Midjourney napisać, żeby stworzył ci plakat w stylistyce Disneya, no przecież to jest. I ta granica tu. Jasne, że to trzeba wykorzystywać, nie? Ale też uważam, że w ogóle też taka kwestia. Jakby pracowanie w branży kreatywnej, sprzedawanie klientowi produktu, który jest w 100% wygenerowany w Midjourney, to jest strzał w kolano, nie? Klienci też zaczną za chwilę to wyczuwać, nie? Jeżeli mogą sami to zrobić. No musisz mieć jakiś input, coś musisz dodać od siebie, z tej swojej specjalizacji, żeby to zadziałało. A myślisz, że można w tej chwili wykorzystywać te modele do jakichś wstępnych etapów budowania relacji z klientem, żeby stworzyć moodboard, żeby stworzyć jakieś paletę wstępnych inspiracji z stylem? Wchodzisz w strasznie króliczą norę, bo akurat tutaj odnośnie moodboardu ja jestem ogromnym przeciwnikiem. Ten etap tej koncepcji, tego kreowania naszych jakby projektów jest, uważam, najważniejszym etapem z wszystkich rzeczy, które my i jakby owocuje finalnym efektem. Może mam za bardzo takie personalne podejście do tego, ale popatrz na różnicę w podejściu. Klient przychodzi do nas z jakimś problemem, chce przedstawić jakiś złożony problem jakby w formie animacji. Wiemy na przykład, że mamy na to 30 sekund. No nie wiem, zmieniają branding i zupełnie wprowadzają nową usługę. Usługa jest skomplikowana. Nie? Mamy to pokazać w bardzo przystępny sposób. No i wymyślamy jakieś abstrakcyjne sposoby pokazania pewnych jego treści. Dajemy mu kilka opcji. I teraz popatrz różnicę. Jeżeli my szukamy w bardzo konkretnych miejscach, na jakiś... szukasz inspiracji w innych miejscach. I jakby proces budowania jakby koncepcji jest łączeniem kropek. I to jest taki, zaczynasz wiesz, zupełnie niezależnie leżące wokół siebie jakby elementy łączyć w jakąś taką spójną całość. I jakby twój mózg aktywnie nad tym pracuje. A teraz przechodzimy do Midjourney i wpisujemy. Ale co wpiszesz nawet? Jeszcze nie wiesz, jaki ten pomysł będzie. Dobra, ale wymyślasz jakiegoś prompta i walisz Enter, daje pomysł. Nie, to słabe. Następny. Czy ty jesteś twórcą tego procesu myślowego? Czy tylko to jest takie, mi to bardziej się kojarzy z takim scrollowaniem feeda na Facebooku? Nie jesteś jakby, ty nie decydujesz o tym kierunku, w jaki sposób idzie ten przepływ myśli. Mam tu bardzo duży problem ideowy, to znaczy ja dużo lepiej się czuję z tym, nie potrafimy, tak mówię za zespół, głównie za siebie, nie potrafię pracować na Midjourney, żeby mieć, jakby zaczynając od pustej kartki na jakimkolwiek AI. Muszę mieć jakiś punkt zaczepienia, jakieś elementy, jakieś punkty koncepcji i wtedy możemy używać Midjourney, żeby to dobudować, żeby eksplorować i tak dalej. I wtedy, rozumiesz jakby tą różnicę? Czaję, jasne. Znaczy, żeby być jakby twórcą jakby tego procesu, a nie konsumentem treści, które ci ktoś podaje. Nie? Rozumiem. Różnica. Pacjent zero nie był, wychodził od ciebie, a nie od Midjourney też w pewnym sensie. Tak, tak. No i używamy dużo AI jakby na etapie, dużo, niedużo, na etapie produkcji, dodawanie detali, powiększanie. Jesteśmy w stanie teraz na przykład interpolować klatki pomiędzy sobą, więc wiesz, jakby jesteś w stanie wygenerować. Slow motion zrobić. Nie, nawet możesz jakby wyrenderować dwa razy mniej klatek. Okej. Okay. Czyli to są realne oszczędności, nie? Jakby. Czyli tutaj mamy mało, jakby dla odbiorców, tworzenie treści jakby wideo wymaga bardzo dużej ilości mocy obliczeniowej i możesz tylko połowę tych treści stworzyć, a potem AI ci dobuduje pomiędzy klatki. Nie zrobi tego idealnie. To jakby we wszystkim trzeba znaleźć balans, czyli używamy tego jako pojedynczych jakby elementów, ale de facto proces zostaje ten sam. I nie wierzę w to, że ten proces jakby całej produkcji, nagle go wyrzucimy do kosza i pewnie będzie tam po prostu magiczny przycisk. Stwórz. To rzeczywiście będzie, ale do bardzo prostych i generatywnych rzeczy, a trzeba sobie zadać pytanie, czy chcesz to robić. No, na pewno przebranżują się ludzie. Masa, nie wierzę w to, że ktokolwiek straci pracę, będzie musiał zmienić pracę, nie? Może spadnie jakby z wyższego jakby poziomu gdzieś tam ekonomicznego, społecznego, ale no będą przetasowania. Podejrzewam, że u was w waszej branży tak samo jest, nie? U nas, ja na to muszę przyznać, że patrzę na to trochę inaczej. To znaczy, ja przede wszystkim jako też trochę grafik zaczynam proces od tworzenia czegoś od inspiracji. To znaczy, najpierw sobie tworzę moodboarda, ale nie sam rysuję, tylko typowo na Dribblu, czy na jakimś Behance. No jasne, mówimy o tym. Przeglądam sobie po prostu pracę w jakimś segmencie, na przykład w wizualizacji stron głównych narzędzi SaaS-owych. I zapisuję sobie najfajniejsze, patrzę, w tej mi się podoba tutaj coś takiego, w tamtej mi się podoba coś takiego, tu mi się podoba taki patent, tutaj sobie, tam mnie zainspiruje, że może
że wyglądałaby fajniej, gdyby tam dodać moim zdaniem coś takiego, to może coś takiego u nas będzie. I jakby tworzę sobie pewną kompilację benchmarków najpierw i dopiero z tego startuję z stworzeniem specyfikacji dla jakby grafika, który tworzy nasz projekt. Natomiast teraz złapałem się na tym, że coraz częściej za ten proces inspiracji, zamiast przeglądać Dribbla czy Behance, generuję sobie je z narzędzia typu DALL-E czy Midjourney. Wczoraj myślałem nad jakby logotypem i nazwą nowego zespołu muzycznego. No. I pierwsze co zaprojektowałem sobie kilka logotypów właśnie w DALL-E trójce, gdzie nawet mogłem wpisać tekst i tam powiedzmy 2x4 wyjdą jakby poprawnie, przeniesie tekst, który mu zadałem w prompcie na tekst, który wyświetla się właśnie w ramach samego logo. Więc jakby u mnie to wykorzystuję w procesie inspiracji, ale też widzę, że w innych segmentach, jak na przykład w tworzeniu kontentu tekstowego, sztuczna inteligencja przenosi ludzi na wyższy poziom. Czyli z moich doświadczeń, tak samo na przykład przy programistach, z moich doświadczeń mid programista albo mid contentowiec w połączeniu z obudowany dobrymi narzędziami kontentowymi jak, nie wiem, Surfer SEO, czy jakiś Rightsonic, czy Jasper AI, staje się seniorem. Z tym się zgadzam w 100%, nie? Mhm. I one nam pomogą? I tak mi się wydaje, może być właśnie w twoim segmencie, że jakby junior może stać się midem, jeśli obwarujemy go, czy opakujemy go dobrą technologią, która przyspiesza mu pewne procesy. No i zgadzam się z tym w 100%. Jednym elementem, którym walczę i mam z nim problem mentalny, to jest ten etap koncepcji. Mhm. Bo bym to porównał do tego, to jest tak, nie wiem, czy to jest dobre porównanie. Totalnie jakbyś próbował wymyślić piosenkę. Nowy na przykład produkt sasowy. Mhm. I wiesz, i w ogóle jego pryncypia, nie? Tutaj, nie? Wydaje mi się, że gdzieś musisz mieć ten input i pewnie. Chodzi mi o tą pustą. Można tworzyć biznes oportunistycznie, patrząc, o zobacz, jakie są fajne biznesy w Stanach, a można tworzyć przez pryzmat poczucia problemu i chęci rozwiązania tego problemu. I to drugie pewnie jest lepsze, bardziej. Przynajmniej z moich doświadczeń skuteczne. W każdym razie jakby czuję, o co chodzi, że są ludzie, którzy potrzebują mieć większą kontrolę nad tym procesem incepcji samego, czy jakby poczęcia oryginalnego pomysłu. I nie do końca komfortowo czują się z tym, żeby pomysł oryginalny był remiksem tego, mimo że pewnie nawet jeśli startujesz już, z kartką papieru, to co narysujesz będzie remiksem tego, co widziałeś wczoraj, przedwczoraj. Dokładnie, co wpłynęło na ciebie. To jest cały proces inspiracji, nie? Tak. Ktoś powiedział, że wszystko już wymyślono, nie da się już czegoś myśleć. Wszystko jest remiksem, moim zdaniem. Tylko dla mnie jest ważny ten proces łączenia kropek i jak to uderzyć. No ale generalnie AI jakby samo w sobie, no nie zmienimy tego. Mm-hmm. Musimy zastanowić, jak za mojego pomocą po prostu dawać zupełnie nowe usługi. I teraz popatrz, dam ci przykład. Są badania nad UI-em, jak klikamy w ogóle stronę, jak budować strukturę, jak lejek sprzedażowy robić i tak dalej. A co jeżeli za 3 lata będziemy mówić do telefonów? I wiesz, to co mówisz, że jakby, że dlaczego na marketplace nie możemy, no bo nie wiem jeszcze, jak Web 3.0 będzie wyglądać, nie? Nikt jeszcze tego nie wie. Ja mocno wierzę, że coraz więcej interakcji z produktami będzie właśnie w postaci czata albo głosowej kontroli, a nie wyklikiwania w dashboardzie. I patrz, jaki paradoks wtedy będzie. Przejdziemy na interakcję bardziej ludzką i wartość treści wizualnych może spaść. Mm-hmm. Nie wiemy, jak to w jakim stronę to pójdzie. Na pewno będzie poszło w kierunku coraz większej specjalizacji i coraz większego zróżnicowania. Ciekawe, bo to rzeczywiście może się okazać, że za parę lat będzie stanowisko audio usability expert czy specjalista, gdzie ktoś się specjalizuje nie w tym, jak coś wygląda i gdzie dać, żeby dobrze działało, ale jak ma brzmieć, jakie głosowe komendy zadać, żeby działało. A popatrz na przykład, to podejrzane aż, dlaczego Apple na razie tak cichutko siedzi i bawi się w Google, nie? Które dla nas, nie wiem, jak dla ciebie, ale na razie wyglądają troszkę jak taki feature, dla bardzo drogi feature. No, jest to, wygląda trochę jak beta produkt, który jest
z którego zrobili coś komercyjnego. Ale podejrzanie, jakby wierzą w to, nie? W sensie może to też. Wydaje mi się, że oni wszyscy szukają, my wszyscy szukamy nowego sposobu interakcji z treściami, a finalnie nowego sposobu na sprzedaż. No bo pod koniec dnia na tym wszystkim markom na tym zależy. Jako twórca treści wizualnych uważam, że te treści muszą być charakterystyczne. Jakby fotorealizm, technologia, technika, piękno i tak dalej. To są rzeczy, które jednej osobie mogą się bardziej podobać, ktoś to może bardziej czuć, a na przykład grupa docelowa w ogóle może nie być wyszukana i nie oczekiwać tego. Ale jeżeli patrząc na dane treści, będziemy wiedzieć, że to jest Brand 24, że to jest Coca-Cola, że to jest IKEA, to tyle, to będzie działać, nie? I to wystarczy. I ten styl będzie trzeba poszukiwać, tego stylu, tej inności. Super. Czy myślisz, że więcej firm będzie szło tą ścieżką, żeby tworzyć własne, wewnętrzne, w pewnym sensie wersje modeli popularnych do generowania różnego typu treści, aby w ten sposób wytworzyć pewną swoją przewagę konkurencyjną, bo ten wasz produkt do generowania jest w tej chwili waszą przewagą nad innymi studiami produkcyjnymi? Zacznę może od takiej analogii. Niektórzy klienci, na przykład sektora bankowego, już wysyłają do podwykonawców umowy z klauzulą, że nie zgadzają się na używanie przy tworzeniu treści jakichkolwiek narzędzi cloudowych, AI-owych. Nie? To się już dzieje. Są pewne branże, które wolą się rozwijać wolniej, ale nie chcą mieć żadnych Prawnych problemów prawnych problemów. potencjalnie. Żadna funkcja, kawałek kodu, kawałek obrazka, na przykład ich materiałów, nie może wylądować w cloudzie. Popatrz na to. Jakby z jednej strony musimy tego używać, ale jeżeli na przykład klient wysyła nam produkt, który jest jakiś startup, chce uruchomić nowy produkt, super nowoczesny, technologiczny produkt wymyślili i mamy od nich jakieś tam rysunki prototypu albo zdjęcia, dokumentację techniczną. No ja bym mógł dzisiaj włożyć to do Midjourney i szukać tych wariacji, jak to przedstawić, jak to zbudować. I teraz ten moment, kiedy to uploaduję do Midjourney, nawet do wersji płatnej, jest momentem ogromnych dyskusji w branży. Nikt nie wie. Wedle płatnej licencji Midjourney ty to możesz zrobić i efekty są w pełni komercyjnie do wykorzystania. Ale z drugiej strony, w momencie, jak ty ładujesz tamten obrazek, nikt tego nie widzi, ale Midjourney zaczyna go używać do dalszego szkolenia modelu. Jakby, dlaczego o tym mówię? Bo AI to nie jest tylko Midjourney, OpenAI i tak dalej. AI to są też zamknięte systemy offline'owe, które są mniejsze, ale z drugiej strony bardzo wyspecjalizowane i nikt o nich nie wie nawet. Widzę. I nie wiem, teraz wiesz, jakby fantazjuję, ale dajmy na przykład jakiś Siemens. Dlaczego on nie może informacji o wszystkich swoich produktach, nie może karmić swojego wewnętrznego AI? Nawet nie musimy rozmawiać o Bardzo możliwe, wizualnych że już to aspektach. robią. Właśnie. Jest coraz więcej firm. Zresztą mieliśmy tutaj podcast, polecam odcinek z Michałem Potoczkiem z Chmury, czy z OHK, którego firma specjalizuje się we wdrażaniu takich lokalnych modeli Właśnie o tym AI-owych, mówię, po dokładnie. to, żeby douczać wszystkimi informacjami, jakie firma ma na pokładzie, tak żeby było jedno źródło wiedzy, Dokładnie. chatbot, którego możesz zapytać o cokolwiek. A wiadomo, w Siemensie to potencjalnie wartość jest gigantyczna, bo oni mają milion produktów, Myślę, że każdy ma jakieś. im większy wolumen, tym większy potencjał jakby zysku. I też jeżeli założymy, że w perspektywie lat te zamknięte modele będą się coraz lepiej uczyć, coraz miały zbiory danych, to jest jedyna możliwa droga i bardzo mocno wierzę w to, że takie dedykowane wdrożenia w branży wizualnej też mają miejsce, też mają potencjał. Jasne. No i to, co teraz mówimy, nie? Jeżeli Zalando za chwilę będzie w stanie realizować zdjęcia produktowe niższym kosztem za pomocą AI, za pomocą zamkniętego modelu, no to myślę, że dla wszystkich to będzie super, nie? Super. Tym optymistycznym akcentem podsumujmy troszkę ten temat AI-owy i przejdźmy do tego tematu waszej przygody w Chinach, od których nasza Jasne, jasne. znajomość się zaczęła, bo jest to bardzo ciekawa
przygoda, która myślę, że dla wielu przedsiębiorców, którzy myślą o ekspansji, myślą o zdobywaniu klientów w zagranicznych rynkach, w szczególności azjatyckich, może być pewną przestrogą. Od czego to się zaczęło? Co temat jest? Może zacznijmy od tego, że myśmy 2 lub 3 lata temu podjęli decyzję o specjalizacji i zupełnym porzuceniu branży architektury. Nie realizujemy w ogóle już żadnych działań z deweloperami, z architektami. Skupiamy się tylko na producentach i na usługodawcach, że tak powiedzmy, jeżeli założymy, że usługa też może być produktem. Ale w momencie, kiedy byliśmy jeszcze dość mocno rozpoznawalni z pracy z architektami, odezwała się do nas firma z Chin. Z dość dużym tematem. To znaczy, temat wyglądał w taki sposób, że są jakby agencją, która tak holistycznie wspomaga dewelopera, ale też jakby firmę od zarządzania, jakby landscape director, nie wiem jak po polsku, całym terenem i tak dalej, i infrastrukturą nawet miejską, bo to są takiej skali inwestycje. I była firma, która organizowała jakby uruchomienie całego nowego osiedla domków jednorodzinnych dla szybko rosnącej klasy średniowyższej w Chinach. Tam miało być chyba 90 domów jednorodzinnych o rozmiarze 200 do 300 metrów kwadratowych. Jasne. No i dobra, i do czego w ogóle nasze studio, do czego Epilog był tu potrzebny? Ponieważ uderzyli takiego problemu, że według nich wszystko, co było projektowane w Chinach, nawet w stylistyce zachodniej, miało ten taki twist chiński i nie wychodziło fajnie. Oni chcieli uderzyć do takich naprawdę fajnych, no, młodego pokolenia, które widzi różnicę, i chcieli mieć projektantów stricte z Europy. No my przez to, że współpracujemy z wieloma architektami wnętrz, doszliśmy do wniosku, widziałem tu potencjał, żeby po prostu... Gdzieś na nas trafili. Że możemy jakby tutaj im pomóc. Jakby główną naszą wartością w tym momencie było paradoksalnie to, że jesteśmy z Europy i że robimy ładne rzeczy. Znaleźli nasze wnętrza, które gdzieś tam wygrywały jakieś różne wyróżnienia, dostawały, no i im się to spodobało. Temat był bardzo konkretny. Dokumentacja techniczna, lokalizacja, firma, spotkania na Skype'ie. Ten cały proces jakby ofertowania był po prostu normalny. To był dla nas dość duży temat, bo jeżeli ten temat, to myślę, że byłoby jakieś 30-40% naszego obrotu w tamtych czasie, w tamtym czasie, mówimy o 4 latach wstecz, więc jakby widziałem duży potencjał, no kurczę, czemu nie możemy pracować z Chińczykami, jaki no problem? Fajny też taki... Fajna historia, nie? Polska firma pracująca dla chińskiego dewelopera. To wartość mi się w ogóle wydawała wtedy naprawdę taka, kurczę, rzeczywiście, sam fakt perspektywy tego i tego, że my robimy rzeczy zupełnie w takim zachodni sposób, dla nich był takim jakby game changerem. No i super. Temat byłby dla nas w związku z tym, że dużym potencjałem, to też dużym jakby obciążeniem pod kątem produkcji. Musielibyśmy jakby zwiększyć zespół i tak dalej, no ale jakby cała dyskusja poszła w tą stronę, że dogadaliśmy jakby szczegóły ofertowe i na tym etapie im powiedziałem, bo to był też etap, kiedy trochę podróżowałem prywatnie po świecie i właśnie byłem mocno zajawiony Azją, gdzieś tam Tajlandia, Wietnam, Indonezja i te Chiny, tak mówię, kurczę, no, wszystko jakby się kleiło, ale widziałem różnicę kulturową i zdecydowałem, że z naszym zaprzyjaźnionym jakby kancelarią prawniczą, że zweryfikujemy tą umowę i że nie zgodzimy się na ich umowę, z założeniami swoją po prostu zaproponujemy. Przygotowaliśmy całą umowę, co jest bardzo ważne, przez polską, chińską ambasadę zweryfikowaliśmy, czy ta firma w ogóle istnieje. Firma istnieje, działa od kilku lat, nie jest to jakaś firma krzak sprzed 2 miesięcy. Umowę, chyba z 2 miesiące przepychaliśmy się, tu zmiana jakichś zapisów, tu coś, ale generalnie jakby wychodziło nie wszystko na nasze, tylko wychodził jakiś kompromis. Elementem od początku zaznaczonym przez nich było to, że ze względu na wolumen, skalę i to, że oni też czują się niepewnie, nawiązując współpracę z nowym podmiotem jeszcze do tego z innego kontynentu, to oni nas zapraszają do siebie, podpisują umowę na miejscu, i jakby podajemy sobie rękę, zbijemy piątkę, taką mają jakby, takie mają zasady. Dla mnie to było ok. Też jasno dali zrozumienia, że jakby koszty jakby całej podróży są po naszej stronie. Dla mnie też to było ok, bo dopiero na miejscu mogłoby się okazać na przykład, że my nie istniejemy. Wszystko było w porządku. No i jakby
Spotkaliśmy się, przyjechało po nas jakby auto, pojechaliśmy do biurowca, podpisaliśmy umowę, podaliśmy sobie rękę, no i pojechaliśmy sobie oglądać pandy. Bo to był w ogóle zachód Chin, co było co jest ważne, czyli logistyka taka, że wpierw do Pekinu, tam cała ta wschodnia część tak mocno turystyczna w ogóle jej nie zobaczyliśmy, tylko od razu przeskok do Chin, do Chengdu i tam była firma. Ale tak sobie to wykombinowali, że lokalizacja jakby inwestycji była jeszcze tysiąc ileś kilometrów z boku, bo Chiny są ogromne. Okay. No więc w horyzoncie tych tam dwóch dni, kiedy nas zaprosili, to nie będziemy tam jechać bez sensu, ale zresztą mówią nam, tam jest na razie dziura w ziemi, co my tam będziemy oglądać. Tak. Za pół roku przylecicie, jak będą fundamenty, zobaczymy. Spoko. Okay. Umowa podpisana, wszystko podbite i w tym momencie zaczynają się jaja, bo tłumaczą nam, że chiński rząd ma problem z wypuszczaniem pieniędzy z rynku, tak? I trzeba dać łapówkę, żeby po angielsku tłumaczyli, że to jest notarize, żeby jakby u nich urzędnika, żeby dostać pieczątkę, że oni zgadzają się na wypuszczenie pieniędzy na zachód, poza kraj, to muszą mieć taką podbitkę. No i w tym momencie mówię, no nie ma takiej opcji. A jeżeli byśmy się podzielili łapówką na pół, no, to byłaby tam mowa o jakiejś... Wspaniała propozycja. Tak, łapówka 5000 dolarów czy 10, więc ty wydacie po 3, tam 5 dolarów. Tam były negocjacje, nie? Mówię, nie ma takiej opcji. Jak bardzo chcecie, to możecie po prostu z sumy projektu sobie tą kwotę odjąć, nie? No i był duży klincz jakby dyskusyjny i pytam się, dlaczego wcześniej o tym nie rozmawialiśmy. Oni mówią, no bo to jest nieoficjalne, bo to jest jakby na lewo i tak dalej. Dlaczego w ogóle o tym tutaj rozmawiamy? Bo oni poświęcili dużo czasu, żeby z nami się skontaktować. Myśmy zweryfikowali ich w polskiej ambasadzie. Wysłali nam dokumenty. Żeby polecieć do Chin, to na lotnisku musisz przedstawić albo wizę turystyczną, albo dać taki list polecający, że firma jest zainteresowana współpracą z tobą i wtedy cię jakby wpuszczają. Okay. I myśmy dostali ten list i on był podpisany przez polską ambasadę chińską. I tam na miejscu nam ją pan urzędnik podbił. Więc jakby wszystko było naprawdę... Oczywiście, że ja mogłem być bardziej podejrzliwy, że ja mogłem niektóre rzeczy nie wierzyć, no, ale to człowiek sobie po czasie jakby układa, nie? Zweryfikować bardziej niż z ambasadami czy jakoś. Tak. No i generalnie efekt jest taki, że myśmy się pożegnali, już mi to śmierdziało, nigdy nic nie współpracowaliśmy i temat umarł. I chciałbym bardzo mocno przestrzegać jakby wszystkich polskich przedsiębiorców, bo to może być w każdej branży zrobione. Mogą czyli próba wyłudzania tych łapówek. Tak. I tak jak mówiłeś, jakby sobie ułożył takich spotkań dziennie. Dokładnie. 10, no to już ma 2500 dolarów razy 10, to już jest niezła dniówka dla takiej. A wiesz, że to jest był ogromny, wjechaliśmy na któreś piętro, weszliśmy do sali konferencyjnej. No pewnie w jakimś coworku wynajętym. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo co. Zresztą oni mogą mieć bardzo niedobre obroty na takich. Słuchaj, wszystkie logotypy firm po chińsku wyglądają tak samo, nie? No tak. W tej recepcji. Te znaczki, to byśmy musiał bawić się na zasadzie znać szczegóły, nie? Mieliśmy tam tłumacza angielskiego, fakt, że z ich ramienia. Tak, więc po prostu bym bardzo mocno przestrzegał przed czymś takim. I jak myślisz, można jeszcze dodatkowo zweryfikować? Nie? Jakbyś teraz miał, jakby teraz zagadała do ciebie firma z Chin, co zrobiłbyś inaczej? Dobra. Na pewno bym zweryfikował nie tylko, czy firma istnieje, tylko czy firma nie zmienia nazwy, bo tamta firma istniała w tamtym czasie od 7 lat, ale jak potem głębiej pogrzebaliśmy z tym naszym polskim prawnikiem specjalizującym się w chińskim prawie, ta firma zmieniała co 3-4 miesiące jakby nazwę i adres, zostawiając na tym samym ich tych takim, nazwijmy to NIP-ie chińskim. Nie? Więc to jest na pewno pierwsza rzecz, a druga rzecz, po prostu żądać jak najwięcej konkretnych szczegółów, żeby tego się już nie dało sprefabrykować. U nas był na przykład taki temat, my dostaliśmy dokumentację architektoniczną do tych budynków, ale była nieszczegółowa. Okay. Miałem się dopytywać, żeby zadawać jak najwięcej pytań, żeby wysypał się ich misterny plan, żeby oni nie mogą. Na przykład wyobrażam sobie, że jeżeli by odezwali się do software house'u tworzącego aplikacje mobilne, to bardzo mocno dopytywać o szczegóły. Jeżeli chcieliby na przykład ściągać jakieś półprodukty do produkcji butów, to też dopytywać o szczegóły, bo oni nie mogą być specjalistami w tych konkretnych branżach. Nie? Elementem jeszcze takim, nie wiem, czy byłeś kiedyś w Chinach? Nie. No to Chiny to jest takie zderzenie kulturowe, że tego się nie da opisać. Nie? I to zrzucanie wszystkiego
na różnicę kulturową też może zaślepić. Nie? A oni są wycofani, troszkę tacy bardziej zdystansowani, budują taki, taką, wiesz, bardzo ważna dla nich jest taka relacja, on musi podać pierwszy rękę, nie? Rozumiem. I to im pomaga budować wizerunek tej specjalistycznej, poważnej firmy, nie? A wiesz, to nie jest takie podejście europejskie, że cześć, jestem Grzegorz, cześć, jestem Michał i tak, lecimy z tematem. W relacjach z firmą z podobnego rejonu kulturowego byśmy szybko wychwycili, że coś jest nie tak. Dokładnie. A tam wszystko jest tak różne, że myślisz, że to różne to jest normalne, różne u nich, a nie to jest kosmos, dziwne. Nie? To jest kosmos. Ja znam twoje treści podróżnicze, twoje filmy, wiem, że też lubisz podróżować i nie wiem, no na przykład Wietnam też jest postkomunistyczny, mają połowicznie wolną gospodarkę, ale to jest coś zupełnie innego. Nie? W Chinach po prostu, dam ci prosty przykład, przylatujemy do Chin i mamy dolary, ale nie da się ich wymienić na jeny. Polskie karty nie działają, bo nie ma tam w ogóle kantorów, bo oni wszystko robią za pomocą WeChatu. Transfer pieniędzy WeChatem, płatności zbliżeniowe tylko za pomocą WeChata. A żeby mieć WeChat, musisz mieć chińskie konto. Jak wychodzisz z terenu turystycznego, to okazuje się, że masz takie zderzenie, że myśmy finalnie wylądowali w Starbucksie, bo w Starbucksie dało się zapłacić Mastercardem, wizą już nie, a ja leciałem do ich banku, żeby wymienić dolary amerykańskie na jeny. Jeny, juany? Pytanie o tłumaczenie, nie? No, więc jakby bardzo duża przestroga i szukanie dziury w całym, pytanie o szczegóły. Znalazłem kilka podobnych jakby oszustów historii, zupełnie inna nazwa, miasto było podobne i nawet zupełnie inna branża. Więc ciężko mi się wydaje, że nawet te case'y połączyć, bo nie przeskakują, metodologia działania jest taka sama, ale przeskakują na zupełnie inną branżę, inną przestrzeń i ci ludzie nawet, no mi się będzie pewnie ciężko znaleźć z producentem butów, nie wiem dlaczego tak sobie wymyśliłem tego producenta butów. Tak. I wrzucimy tutaj, nie wiem, czy jakiś załącznik, czy wrzucisz na YouTube'a kilka zdjęć takich dokumentów, jakie oni wysyłali, wszystko wygląda super profesjonalnie, same chińskie znaczki, polskie, obok angielskie tłumaczenie. I nawet weryfikacja przez polskich prawników nic nie daje, nie? Bo w świetle prawa oni byli wszystko perfekcyjnie działającą dobrze firmą. A czy są na miejscu jakieś instytucje, które pomagają w weryfikowaniu prawdziwości firmy? Tak jak, nie wiem, w Polsce sprawdziłbyś to z jakimś, no, nawet podejrzał KRS-y, czy jakby wyniki spółki w KRS-ie, czy faktycznie generuje jakieś przychody, czy zderzył to z jakimś rejestrem, nie wiem, firm podejrzanych, chociaż w dzisiejszych czasach to było łatwo kupić sobie dowolną nagrodę, dowolną jakąś tak, weryfikację. Albo w Polsce kupisz spółkę, którą ktoś sprzedaje, nie? Tak, I ma też tak, jest rynek. Zresztą ja nie wątpię, że mają wokół tej spółki całkiem dobry biznes, w sensie dobry. To może być side business. Tak, tylko. To może być milionowy biznes. No ja tylko jakby tylko na oszustwie. Tak, głębiej to nie wchodziliśmy, wiemy tylko, że firma istniała fizycznie, już długo istniała i też nie ukrywam ci, że jakby reperkusje z tego nie były jakieś duże, no bo ja miałem super wakacje dwutygodniowe. Zjeździliśmy całą zachodnie Chiny, się świetnie bawiliśmy. Nie zwiększyło nam to kosztów, no bo koszta były tak, jakbym tak tam pojechał. Tak jest. Nie wiem, czy do końca bym tam pojechał inaczej, ale z drugiej strony już jakby... Pogodziłeś te dwie rzeczy. Tak, więc jakby bardziej trzeba było przełknąć to, że ktoś cię oszukał w bardzo wyszukany sposób i to tak mentalnie musiałeś przepracować, no bo nie fajnie, jak ktoś cię oszukuje. Nie? No to fajnie, że przekuwacie to oszustwo w coś dobrego i ostrzegacie inne podmioty, mówiąc o tym głośno, bo większość firm, myślę, które padły ofiarą oszustwa, mogą się czuć niekomfortowo, żeby się tym dzielić, bo myślą, no nie, no przecież nie pokażemy, jakim jesteśmy, wiesz, cieniasami, że się daliśmy oszukać, to jakby no, nie, tak, trudno, nie trudno w dzisiejszym świecie się dać oszukać, szczególnie w kontekście sztucznej inteligencji, o której gadaliśmy. Super się też słucha wszystkich tych właśnie, jesteśmy w podcaście, fajnie się słucha podcastów o sukcesach i tak dalej, to jest jak się ludzie śmieją o tej perspektywie LinkedInowej, nie? Tak, ale to o porażkach, jakby więcej się uczę. Jeszcze pamiętaj też o tym, że w Chinach jest cenzura internetowa, więc Google nie działa, Facebook nie działa. Jak ja się w ogóle z tą połączę? Skype'a mieli wtedy odblokowanego, dobra, dzwoniliśmy do siebie na Skype'ie, ale ta wszystka, cała ta otoczka, czyli tak, jak lądujesz w Chinach, tobie nie działa mail. Musisz sobie wykupić VPN-a. Przez jakiegoś VPN-a w Chinach to wszystko działa tak wolno. Jakby jest to zupełnie inny świat, daleko od turystyki, oni cię zapraszają, podjeżdża pod ciebie auto, wszystko wygląda full legitnie,
A pod koniec dnia oni na to poświęcą 40 godzin, 60, więc myślę, że tak jak mówisz, ten biznes może się całkiem kręcić. niezły zwrot. A nie ma, oni w ogóle nie mają żadnych kosztów, to ty do nich przylatujesz. Nieźle. No, to myślę, że jest to bardzo cenna historia. Dzięki, że się nią podzieliłeś. Pogadaliśmy też o super ciekawych wyzwaniach związanych ze sztuczną inteligencją. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze kiedyś powtórzyć tę rozmowę i zobaczyć, gdzie jesteście z tą własną wersją modelu AI-owego i z produktami tego typu. To dopiero się otwarło. Zobaczymy, jak to się dalej będzie kierować. Trzymam kciuki, panie. Dzięki wielkie za zaproszenie. No, ja również dziękuję i do usłyszenia. Dzięki wielkie.